serdecznie witam w imieniu własnym, w imieniu Platformy Obywatelskiej, w imieniu posła Łukasza Tuska na trzecim już dorocznym spotkaniu sołtysów, które to spotkanie zorganizowaliśmy przy wielkiej pomocy pani sołtys Anny Wodzioch, którą witam. Pani sołtys za was. Przy życzliwości i pewnie też wsparciu pana wójta Zenona Kotarskiego. Pana Andrzeja Gosławskiego, sąsiednia gmina Świerczów, witamy serdecznie. Jest z nami zarząd Platformy Obywatelskiej. Mamy sobie, proszę pokazać, panowie. Nasz kandydat na burmistrza, pan Jacek Płaczek, którego mam nadzieję państwo kojarzycie, że jest do nas opisu. Po pierwsze, a po drugie z obszarów wiejskich, to znaczy, że przywiązujemy do obszarów wiejskich wielką wagę. A teraz chciałbym przywitać po kolei organizację sołtysów wszystkich gmin z powiatu namysłowskiego, zaczynając od gminy gospodarza do marszałka. Pokażcie się państwo sołtysi. Nie jesteście zobaczeni. Brawo. Gmina Świerczów, gdzie są nauczycieli sołtysi z gminy Świerczów. Gmina Wilków. Gmina Namysłów. Dziękuję. Szanowni państwo, również tradycją się stało, że jak my organizujemy spotkania, to tego samego dnia władze Namysłowa też organizują spotkania. Brawo! Nie wiem dlaczego to robią, ale robią tak. Także wielki dzięki, bo jesteśmy na drugim dzisiaj. Na pewno nie jest to łatwa sprawa. Ciśnienie po pierwsze. Jacek z tego ciśnienia. Jeszcze chciałbym bardzo serdecznie przywitać w naszym gronie małych przedsiębiorców, a oni przyjmują mikroprzedsiębiorców. Poprosiliśmy sołtysów, aby przywieźli te osoby ze sobą, bo te osoby, przedsiębiorcy, są naszą szansą i nadzieją powiatu, poszczególnych gmin, obszarów wiejskich na to, że będzie lepiej, bo oni tworzą, wytwarzają, oferują usługi, dają pracę. Chciałbym, żebyście państwo pokazali. Pokażę. Przedsiębiorcy. Po raz pierwszy poprosiliśmy przedsiębiorców, bo naprawdę jest ich mało, za mało. Potem jak będziemy mówić o problemach troszkę, nie za dużo, będzie prezentacja poświęcona temu, że mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy mogą jeszcze skorzystać ze środków. Chciałbym, żeby za pośrednictwem sołtysów i tych osób, które tutaj przyszły, żeby ta wiedza dotarła. Mamy też materiał na ten temat. Mam nadzieję, że z tego spotkania, oprócz takiego przesłania duchowego, że jesteśmy ze sobą w ważnej rodzinie sołtysów, że jesteśmy ze sobą mimo podziałów politycznych, bo nieraz żeśmy się różnili, potrafimy się różnić, ale gdy trzeba, ze sobą współpracujemy i potrafimy zorganizować takie spotkania, za co dziękuję. To jest myślę dobry przykład dla wszystkich, że tak powinno być. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla państwa i z pożytkiem, i będzie sympatyczne, i połamiemy się obłatkiem i będziemy je dobrze wspominać. Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji na drogach, że mimo tego, że niektórzy z was długo nie mieli prądu, że jesteście tutaj z nami. Brawa dla wszystkich. Ja się dołączam do braw teraz dla państwa. Dobre te jest to.
przypomina, byśmy byli myślał, przynajmniej przypomnieli o tym, że istniejecie. Spotykał to z wami się częściej. I chciałbym to... Zaraz się. Tak, może się. No, częściej. Może razem będziemy organizować takie właśnie nasze. Tak, tu jesteśmy też, jesteśmy taką rodziną, też można powiedzieć, jedną wielką. I żebyśmy o tym nie zapominali. Boże Narodzenie jest narodzenie czegoś nowego. Jezus się rodzi, ale myślę, że w każdym z nas też musi się coś narodzić nowego. Każdy z nas musi wiedzieć, że mamy żyć inaczej, mamy żyć lepiej. Ma to wszystko być sensowne, dobre i służyć drugiemu człowiekowi. No tak jak każdy z nas został wybrany, czy ja, czy każdy, jak tu siedzimy, każdy ma służyć drugiemu człowiekowi. Chyba to jest najważniejsze przesłanie i tych świąt, i każdego dnia. Dlatego niech tego w naszym życiu nie brakuje. Nie tak, nie tak, nie tak.